Witam wszystkich serdecznie, którzy zechcieli wysłuchać tego, co mam dzisiaj dla Państwa do powiedzenia w temacie cyber security. Temat dzisiejszego spotkania jest, myślę, bardzo ciekawy, bo nie daj się okraść, zagrożenia w świecie cyber security, hakerzy, różnego typu oszustwa, które nas codziennie spotykają, można powiedzieć, że stają się dniem powszednim, bo coraz częściej o tym słychać. Dlatego też my jako bank ING postanowiliśmy wyjść frontem do naszych klientów, aby podnosić im poziom świadomości i przedstawić z naszego punktu widzenia, jak takie miejsce, jak takie ataki mają miejsce, jak się odbywają, jaki jest cały proces takiego ataku zarówno ze strony hakera, jak i z perspektywy naszego tutaj klienta. Dzisiejsze spotkanie jest częścią pierwszą z trzech wystąpień, na jakie serdecznie Państwa zapraszam, na których to wystąpieniach będziemy mówić oczywiście o tym, jak rozpoznawać ataki, jak nie dać się okraść, jak się dobezpieczać, co to jest tożsamość internetowa, jak wykryć między innymi to, że osoba dzwoniąca do nas nie jest przedstawicielem chociażby banku, a jest osobą podszywającą się po bank. Oczywiście wszystkie nasze moje tutaj prelekcje będą na przykładach z życia wziętych, przykładach, które albo sam przeklikałem, bo żeby mieć materiał dla Państwa, oczywiście my tutaj jako bank sami gdzieś tam testujemy wszelkiego rodzaju ataki na naszych klientów, bo też nas spotykają i wyklikujemy je, aby wiedzieć, jakie mechanizmy są zastosowane przez hakerów, które gdzieś tam próbują tutaj wydobyć środki finansowe od naszych klientów. Także mam nadzieję, że tematyka będzie dla Państwa jak najbardziej interesująca. Oczywiście wszystkie te spotkania odbywają się w ramach takiej inicjatywy jak Tech Meeting w ING Banku Śląskim, gdzie tutaj eksperci z wiedzą IT w połączeniu z bankowością dla Państwa występują z różnymi ciekawymi tematami, jak ja dzisiaj. O cyber security, o zagrożeniach, o tym wszystkim, co może nas wszystkich spotkać w życiu codziennym. Więc jeszcze zanim zaczniemy, troszeczkę o mnie, dwa słowa. Na co dzień jestem architektem bezpieczeństwa w ING Banku Śląskim już od ponad 10 lat. Dbam o to, a głównie, aby nikt z Państwa pieniędzy nie ukradł z naszego banku. Doświadczenie, jakie mam, jest zarówno na rynku krajowym, jakim miałem przyjemność pracować na rynku azjatyckim, gdzie również projektowałem zabezpieczenia dla banków, tak aby nasi klienci, klienci banku ING mogli spać bezpiecznie na tyle, ile oczywiście to jest możliwe przy wykorzystywaniu najnowszych technologii, a prywatnie jestem fanatykiem tutaj wędkarstwa. Moi drodzy, teraz krótka agenda, co takiego będzie. Punkt pierwszy z naszej agendy to bezpieczeństwo pieniędzy, a co to takiego? Przecież to bank za mnie o nie dba. Odpowiemy sobie pytanie, jak to naprawdę z tym wszystkim jest. Później będzie odrobina teorii, tak, no wiadomo, nie za dużo, nie za mało, tak aby nie przynudzić, aż wreszcie przejdziemy do meritum, czyli do historii z życia wziętych i na przykładach, które spotykają naszych klientów, opowiemy tutaj o atakach hakerskich. No i później będzie sesja pytań, gdzie postaram się odpowiedzieć na zadawane przez Państwa do mnie pytania. A więc jak to jest z tym cyber security, bo przejdźmy już do tematu naszego spotkania. No, cyber security jest jak z cebulą, zapytają Państwo. Dlaczego porównuję cyber security do cebuli? Do cebuli tutaj podpowiedź. Właśnie. Dlaczego? Bo cebula ma warstwy. Dokładnie. Tak samo świat cyber security ma te warstwy. Składa się z kilkudziesięciu warstw, takich magicznych pojęć, które być może dla Państwa są mniej znane, jak VPN, DLP, IPS, firewall. Tutaj nie będziemy dzisiaj o tym wszystkim mówić, chcę tylko pokazać jakby skalę zabezpieczeń, warstwowość, które składają się na to wszystko, aby pieniądze naszych klientów gdzieś na końcu były bezpieczne. A teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, jeżeli wiemy, że całe bezpieczeństwo składa się wiele warstw, to która z tych warstw
jest najważniejsza. Moi drodzy, najważniejszą warstwą w świecie cyber security to jesteśmy my, ludzie. I o tym oczywiście będzie dzisiaj. To moje wystąpienie, bo to my, ludzie, jesteśmy tutaj najlepszym firewallem, który pozwoli zabezpieczyć siebie, swoje dane, swoje finanse, bo pamiętajmy, proszę, że nie zawsze dla hakera to jakby korzyść majątkowa jest jedynym celem. Bardzo często dla hakerów to dane mają większą wartość od pieniędzy. Więc przejdźmy do teraz punkt pierwszy z naszej agendy. Bezpieczeństwo pieniędzy, to takiego przecież bank o mnie, za mnie o te bezpieczeństwo dba. Wiele ludzi tak myśli, przecież ja mam pieniądze w banku, ja już nie muszę nic robić, przecież bank za mnie dba, bank ma mechanizmy bezpieczeństwa, bank ma całe departamenty ludzi, pentesterów, którzy gdzieś tam dbają o to, aby nikt do banku się nie włamał. Więc teraz opowiem Państwu bardzo ciekawą tutaj historię, a mianowicie historię dobrego Samarytanina. Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie ktoś wchodzi do restauracji. Kobieta dla przykładu, która siada przy stoliku w restauracji, obok przy innym stoliku siedzi dwóch panów. Ta pani siadając przy stoliku, oczywiście jak bardzo często kobiety mają w zwyczaju, kładzie swoją torebkę gdzieś na krzesło obok, albo zawiesza na ramieniu, albo nawet kładzie ją na stoliku. Po czym nagle z tych dwóch panów jeden wstaje i oczywiście przechodząc obok tej kobiety, łapie jej torebkę i wychodzi z nią. Ja wiem, że teraz ktoś sobie z Państwa pomyśli, przecież ja bym to zauważyła, nie jest to możliwe, żeby ktoś w restauracji ukradł mi torebkę. Złodziej, jak chce, to zrobi wszystko tak, że my nawet o tym nie wiemy. Także naprawdę takie rzeczy są możliwe do zrobienia. Załóżmy, że takie coś wystąpiło. No i nagle po pewnym momencie ta pani zauważa, nie ma mojej torebki. W tym momencie oczywiście jest spanikowana, drugi pan, który się został przy stoliku obok, podchodzi do tej kobiety i mówi, droga pani, co się wydarzyło? Ano skradziono mi torebkę. I teraz się włącza dobry Samarytanin, dobra ręka, która mówi, a co pani miała w tej torebce? Pewnie telefon i portfel. No tak, tak, tak. A czy nie miała pani przypadkiem w portfelu kart płatniczych? Ano miałam. No to wie pani co, w trosce o bezpieczeństwo pani pieniędzy powinna pani teraz zadzwonić do banku i te karty zastrzec. Ona, wtedy ta kobieta odpowiada, no tak, tak, faktycznie dziękuję panu, jaki pan jest dobry, że pan mi na to zwrócił uwagę, tylko ja nie mam telefonu. Nic się niech pani nie martwi, ja mam telefon, ja już dzwonię na infolinię. No i ten pan bierze telefon do ręki, wykręca numer telefonu, dzwoni. Zgadnijcie, gdzie zadzwonił. No, do tego pana, który z tą torebką wyszedł i ten pan sobie siedzi w samochodzie przed restauracją. Dzwoni i mówi, a dzień dobry, my tutaj na infolinii jesteśmy, jest taka sytuacja, że pani skradziono tutaj torebkę, podaje jej telefon tej kobiecie. Ta kobieta oczywiście słyszy w tym telefonie, że dzień dobry, tutaj infolinia ING, słucham, czy możemy pomóc? Ano skradziono mi karty kredytowe. A no to wie pani co, trzeba je szybko zastrzec, żeby nikt nie ukradł pani pieniędzy. I teraz uwaga, najważniejsze pytanie, które pada na infolinii jest. Wie pani co, w celu autoryzacji operacji zastrzeżenia karty pani płatniczej, bardzo prosimy o podanie do niej numeru PIN. Oczywiście, co kobieta robi? Numer ten PIN podaje, bo oczywiście w panice, w euforii, że w stresie i tak dalej, kiedy ktoś jej coś ukradł, ona do końca, nie, ta kobieta nie jest świadoma tego, że przecież na infolinii nigdy nie pyta się o PIN. A jednocześnie, biorąc pod uwagę wydarzenie, które miało miejsce, jest w stanie uwierzyć, że no, jest logiczne w sumie, że bank, chcąc zastrzec kartę płatniczą, może chcieć do tego, aby to uwiarygodnić, numer PIN do tej karty. Oczywiście, niestety, ta kobieta w tym momencie podała PIN do swojej karty złodziejom, którzy te karty wykorzystali w niecnych celach. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego zacząłem od tej historii? Bo moi drodzy, nieważne jak bardzo zaawansowany będzie bank, nieważne ile tych warstw security będzie, nieważne jakie
potężne mechanizmy bezpieczeństwa po stronie banku w tej sytuacji byłyby zastosowane. To tu człowiek był najsłabszym ogniwem. Manipulacja, socjotechnika. Tak ci przestępcy byli w stanie wpłynąć na kobietę, tak ją zmanipulować, że ona sama podała PIN do karty. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, kto został okradziony? Było to włamanie do banku i zhakowano bank, czy zhakowano człowieka? No człowieka. Mimo, że mamy oczywiście, jest tutaj, można ustawić limity transakcyjne na takie sytuacje, aby nikt nie wypłacał zbyt wysokich kwot. Oczywiście bank ma takie coś jak weryfikację behawioralną. Zachęcam te osoby, które nie mają jeszcze włączonej tej weryfikacji behawioralnej do jej załączenia, gdyż w takich sytuacjach, jeżeli nasze rozwiązania wychwycą dziwne zachowania na koncie, to takie transakcje wpadają w transakcje podwyższonego ryzyka. Jest szansa na to, aby właśnie zatrzymać wypływ pieniędzy z państwa kont. No i takie krótkie podsumowanie tej historii dobrego Samarytanina. Pamiętajmy, nigdy nie podawajmy. Nawet pracownikowi, który podaje się za pracownika ING, wręcz nawet pracownikowi, który nim jest, nigdy nie podaje się numeru PIN do karty. Nigdy o to nie pytamy. To jest dana, którą wie tylko nasz klient. Zasada ufaj, ale sprawdzaj. No, ja wiem, że pojawia się dobry Samarytanin, ktoś, kto chce pomóc, wyciągnął telefon. Co ta kobieta mogła zrobić? Tak naprawdę mogła wziąć ten telefon i samodzielnie zadzwonić na infolinię. Nie czekać, aż ten pan wybrał ten numer, czyli wziąć jego telefon, wejść, odpalić Google, wpisać numer infolinii ING i go samodzielnie wykręcić. Wiem, że mi się łatwo mówi. Wiem, że w takich sytuacjach stresujących ludzie robią dziwne rzeczy. Natomiast po to jest to spotkanie, aby podnosić poziom świadomości o zagrożeniach nas wszystkich, nas jako klientów, bo takie, jak również i mnie, bo takie historie mogą przytrafić się każdemu. No i moi drodzy, socjotechnika w świecie IT to jest chyba klucz do sukcesu każdego hakera. Śmiem twierdzić, że w dzisiejszym świecie hakerzy to już nie łamią banków, nie włamują się do nas do banków. Oczywiście musimy mieć zabezpieczenia, bo gdybyśmy ich nie mieli, to hakerzy by do nas chodzili jak do własnego domu. Natomiast hakerom zdecydowanie bardziej opłaca się łamać nas ludzi, bo wiedzą, że mogą trafić w słaby dzień każdego z nas. Ktoś za szybko chce coś kliknąć, kliknie, poda te dane, bo przecież mnie o nie pytają i tak dalej. I pada ofiarą ataku hakerskiego. I to nie oznacza, że to bank zhakowano. Niestety, to oznacza, że zhakowano człowieka. Zazwyczaj wtedy ofiara też nie jest oczywiście świadoma, że została zmanipulowana, jak w tym przykładzie o dobrym Samarytaninie. Ta kobieta też żyła z przekonaniem, że jak najbardziej ten pan jej pomaga. Lecz on tego nie czynił. On czynił jej zło, a ona myślała, że on jej w tej sytuacji tutaj pomaga. No i ten brak takiego, brak tej czynności pozwala na taką manipulację w celu złamania procedur bezpieczeństwa, ominięcia najlepszych praktyk. Jeżeli państwo dzwonią się na kolejne nasze tutaj szkolenia, będziemy opowiadać między innymi o włamaniach typu, że ktoś dzwoni do państwa podając się za pracownika ING, jak również dzwoniąc wyświetla się numer infolinii ING, gdzie państwu wytłumaczymy, jak to działa taki mechanizm, dlaczego tak to jest, dlaczego jest możliwe, że każdy de facto z ulicy może zadzwonić do kogokolwiek zechce, podając się de facto za jaki numer tylko chce. W tym również za numery bankowe, jak nasza infolinia. I niestety nie jesteśmy za bardzo władni, by cokolwiek z tym zrobić. Dlaczego tak się dzieje? Zapraszam do obserwowania naszego profilu i zapisywania się na kolejne tutaj szkolenia. I oczywiście takie działania tych hakerów, socjotechnicy, to wydobywanie wiedzy mają gdzieś tam na celu jakiś rekonesans tutaj przedsiębiorstwa, kradzieży poufnych informacji i gdzieś tam rozprzestrzenianie złośliwego oprogramowania, gdyż pamiętajmy, że dla hakera to nie zawsze finanse są tym głównym czynnikiem. Bardzo często dane są cenniejsze dla hakera od
pieniędzy. No dobra, ta taka odrobina teorii na początku, tak aby wyjaśnić podstawowe pojęcia, które gdzieś tam będziemy tutaj też poruszać. Pierwszym z nich jest właśnie phishing, które phishing powstaje od połączenia słów password plus phishing, czyli krótko mówiąc, można to przetłumaczyć jako łowienie haseł. Czyli gdzieś tam nasi klienci, my, ja również, takie ataki mam na siebie codziennie, bo wszystkie, które dzisiaj tutaj Państwu pokażę, sam przeklikiwałem, tylko oczywiście ja to wiem, co, jak klikać, żeby nie narobić sobie krzywdy. Pozorne jakieś maile, SMS-y dla Państwa z jakimiś linkami, które zachęcają do kliknięcia, a szczególnie jakieś maile, które mają super ofertę tylko w tym momencie i możesz z czegokolwiek skorzystać, to są dobre przykłady phishingu, gdzie po kliknięciu są Państwo proszeni o różnego dane typu, na przykład, nie wiem, imię, nazwisko, numer karty, czy też wręcz PIN do tej karty, datę ważności i tak dalej, i tak dalej. Więc można powiedzieć, że takie ataki mówimy jako phishing. Pewną grupą ataków phishingowych smishing, czyli jeżeli coś jest robione przez SMS-a, link jest wysyłany drogą SMS-ową i ktoś kliknie w link w SMS-ie, otworzy mu się strona tutaj do podawania danych, taki formularz i poda tam te swoje dane, to padł ofiarą ataku o nazwie smishing. No i phishing, kolejna grupa, no to jest znowu wyłudzanie danych od naszych klientów poprzez rozmowę telefoniczną. Także bardzo popularne to są ataki ostatnich czasów, kiedy właśnie hakerzy podają się za pracowników banków, szczególnie bezpieczeństwa i tak dalej, manipulując swoje ofiary, tak aby na końcu przelać ich wszystkie środki finansowe na konta własne. No a można powiedzieć tak na końcu podsumowując to, że fraud w najprostszym tego słowa znaczeniu jest to taki atak, który właśnie zakończył się utratą środków finansowych naszych klientów. Wtedy mówimy już wprost, że mamy do czynienia z fraudem, a nie tylko z phishingiem, bo sam phishing to jest wyłudzenie danych, a gdy już mówimy o utracie środków wprost finansowych, to mamy tutaj do czynienia z fraudem. No i teraz przejdźmy troszeczkę do takich historii z życia wziętych. Moi drodzy, jak taki atak się zaczyna? To są SMS-y, które bardzo często trafiają do naszych klientów. No i teraz po czym rozpoznać przede wszystkim, że atak, że jesteśmy atakowani? Moi drodzy, spójrzmy na prawy tutaj screen z SMS-a. Jeżeli przede wszystkim wyświetla się numer, tak jak tutaj, plus 299,54, no to moi drodzy, jeżeli dostajecie wiadomość, która zachęca Was do kliknięcia w link i jest to wiadomość, która przychodzi do Państwa z numeru telefonu, a nie z nazwy, na przykład ING albo InPost, to na 99% jesteście ofiarami ataku. Na 99,10. Więc pierwsze co, zawsze dostając wiadomość, która zawiera sobie link do kliknięcia, patrzymy, czy ona przychodzi z numeru telefonu, czy z nazwy jakiejś firmy. Jeżeli jest to numer telefonu, na 99% jesteście ofiarami ataku. Dalej. Można to dokładnie bardziej zweryfikować, czy ten numer telefonu jest numerem telefonu polskim. No, plus 299,54 to na pewno nie Polska, chyba że o czymś nie wiem. Natomiast, tak jak powtarzam, nie klikamy, absolutnie nie klikamy w żadne wiadomości przychodzące z numerów telefonów. Czy to oznacza, że jeżeli wiadomość przychodzi z nazwy, jak wiadomość po lewej stronie, gdzie wyświetla się jako nadawcę tej wiadomości, tak jak po lewej stronie, InPost, to oznacza, że jesteśmy bezpieczni? Nie. To oznacza, że jesteśmy ciutkę bardziej bezpieczni. To znaczy, te prawdopodobieństwo ataku się troszeczkę tylko zmniejsza. Bo dla sprawnych oczu zauważmy, tu nie pisze InPost. Nadawcą nie jest InPost. Nadawcą jest INPY0ST.
To jest bardzo słynny zabieg wszystkich hakerów, żeby po prostu na przykład o zamieniać zerem. Bo my żyjemy w takich czasach, żeby szybko. My chcemy szybko kliknąć. Po co czytać? Nie warto. Po co tracić czas na czytanie? Takie mamy czasy. Więc nie skupiamy się na takich drobnych niuansach naszej uwagi. Bo myślimy sobie, a no dobra, przyszła wiadomość, dobra, impost, klikam w link. A to wcale nie było od impostu. Mamy przykład po lewej stronie. INP0ST. Równie dobrze, uwaga, mogło przyjść to wprost z impostu. Bo tak jak da się podszyć pod numer telefonu, tak samo można się podszyć pod nadawcę niestety wiadomości SMS-owej. I uwaga, jeżeli przechowujecie historię rozmowy SMS-owej z bankiem ING, to znaczy, no czasami trzeba podać jakiś kod autoryzacyjny do jakiejś potwierdzenia jakiejś transakcji, to niestety. Ale to niestety wiadomości od hakerów potrafią wpaść w historię tej korespondencji i to wynika nie z błędów technologicznych po stronach urządzeń zarówno komórkowych, jak również telekomunikacyjnych dostawców. Nic za bardzo nie jesteśmy w stanie z tym zrobić, ale spokojnie, bo są kolejne elementy, które mówią o tym, że jesteśmy atakowani. Znowu, powrócę do wiadomości po lewej stronie. Jeżeli, moi drodzy, zobaczycie link odsyłający was do zewnętrznej strony, pisany wielkimi drukowanymi literami, to on ma na 99% coś do ukrycia. Bo jak się wczytamy w ten link, to pisze app inp, nie OST, tylko znowu zero. Zawsze jak ktoś chce coś ukryć, jakiś haker, to używa wielkich liter. Nie używa małych, używa dużych liter. To jest drugi sygnał, gdzie powinna się każdemu z nas zapalić żarówka. Aha, jestem atakowany. Tu mamy więcej. Kolejny sygnał, że jestem atakowany. .com. Moi drodzy, żyjemy w Polsce. Linki powinny przychodzić .pl, a nie .com. Także zobaczcie, ile było wskazówek w jednej wiadomości mówiących o tym, że jesteśmy atakowani. Kolejny przykład. Po pierwsze, zobaczmy. Numer telefonu 895142. To już w ogóle ja jako Dariusz Zieliński w ogóle bym tego nie czytał, tej wiadomości. Ja bym od razu usunął. Bo przychodzi z numeru telefonu. Wiadomość, żadna szanująca się organizacja tego nie zrobi. Nie wyślę wiadomości do swojego klienta z numeru telefonu. Wyślę tak, aby klientowi wyświetliła się nazwa ING, nazwa DHL, nazwa Impost, ale nie numer telefonu. Idąc dalej, to co mówiłem wcześniej, zobaczcie. Link, który odsyła, jest pisany drukowanymi literami. Znowu, dlaczego? Bo znowu ktoś chciał w słowie Allegro, bo to jest atak, który miał się podszyć pod Allegro, użył słowa Allegry, końcówka zero, a nie o. Więc to nie jest atak Allegro, to nie Allegro do was pisze. Pisze do was ktoś, kto sobie stworzył portal o nazwie Allegry zero. Uwaga, .net. Uwaga, ze slajdu wcześniej, jesteśmy w Polsce. Allegro ma adres allegro.pl. A nie .net. Nie używamy w Polsce .net. Także to są takie proste sygnały, które do nas mówią. Jesteś atakowany. Właśnie chce cię okraść. A to tylko od nas zależy, czy my to zauważymy. I nie damy się okraść i będziemy sprytniejsi od tego hakera. Nie klikniemy w tego linka. Oczywiście samo kliknięcie nic nam nie zrobi. Można klikać, to znaczy można klikać, oczywiście tylko no mądrze, nie zachęca, nie klikajmy bezmyślnie. Jak odpalimy stronę, no właśnie to, o czym sobie za chwilę powiemy, to zwracajmy uwagi na kolejne elementy, które nam powiedzą, że dana witryna jest witryną postawioną przez hakera, a tutaj ta taka trochę zabawa w kalambury. Czy któryś według Państwa z tych tutaj nazw wyświetlanych jest poprawnym adresem banku ING?
Odpowiedź jest dość prosta. Żaden. Bo mamy tutaj na przykład 1ngbank.pl, małe lngbank.pl, inqbank, wykrzyknik ng, ingbank, twój ing i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mówimy tutaj, to są właśnie bardzo częste zabiegi stylistyczne robione przez hakerów, tak abyśmy my pozornie myśleli, że jesteśmy na stronie banku, a tak naprawdę na tej stronie nie jesteśmy. No i teraz przejdźmy do ataku typu na energię elektryczną. Moi drodzy, atak na energię elektryczną miał miejsce w okolicach wakacji. Dlaczego? Przy tym było wiele. Po pierwsze, w okolicach wakacji nasza czujność spada, bo żyjemy urlopem. Żyjemy wyjazdami, mamy dzieci w domu, więc żyjemy w szybkim tempie, więc nie przykładamy uwagi do tego, co się dzieje. Po drugie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zapomnimy zapłacić za rachunek za prąd, bo jesteśmy na wakacjach, prawda? Po trzecie, w 2022 roku we wrześniu była wielki boom mówiący o tym, że energia elektryczna będzie drożeć, więc jakiekolwiek ataki mające na celu, nie wiem, zachęcić do kliknięcia, aby opłacić jakieś uregulowania należności, to tutaj miały miejsce według hakera, bo on usądził, że ludzie się na to nabiorą. I tak też było. No ale zobaczmy. Wiadomości, które bardzo często przychodziły z numerów telefonów. To, co Państwu mówiłem. Pierwszy sygnał, że jesteśmy atakowani. Dlaczego daty w tych SMS-ach, bo to jest kilka SMS-ów, które potrafiły przyjść, były różne? Bo prawda jest taka, że nawet gdy Państwo nie mają do zapłaty rachunek na 9 września 2022 roku, to haker, on nie atakuje jednostkowo. Haker atakuje grupowo. Ten sam SMS przyszedł nie tylko do kogoś z nas tutaj obecnego, ale do 100 tysięcy innych ludzi. I na pewno trafili kogoś, kto prawdopodobnie w tym dniu musiał mieć do zapłaty rachunek za prąd. Przepraszam bardzo, ale mam trochę dzisiaj problemy z gardłem i tak muszę czasami sobie tutaj trochę odkrztusić, bo... Także, moi drodzy, haker nie atakuje nas personalnie. Oni działają grupowo. Wyślę 1000 wiadomości. Sukcesem, kryterium sukcesu hakera jest chociaż jedna ofiara, która kliknie i poda swoje dane na 1000, na milion. Bo nóż widelec, ta ofiara będzie kimś bardzo zamożnym i haker uzyska wysokie środki finansowe. Idąc dalej, w internecie są dostępne takie mechanizmy, które pozwalają skracać linki. Zobaczcie jak tutaj, tini.one, rotyfyly.lol. Po przekątnej zobaczmy, lewa góra, prawy dół, tini.one, prawa góra, lewy dół, rot.lol. Można więc nawet tak mieć podejrzenie, że najprawdopodobniej te same grupy hakerskie wytworzyły te ataki po ukosach. Jedni korzystali z mechanizmu rot.lol, inni z mechanizmu tini.one. Bo tak jak najbardziej można sobie kupić taki atak hakerski. No i co się działo? Jeżeli ktoś kliknął w taki link, oczywiście odpalała mu się strona. Strona łudząco podobna do strony płatniczej, ale uwaga, zwracamy uwagę na link. Windykacja.com, przypominam, jesteśmy w Polsce, .com dla nas nie istnieje, widzę.com, wyłączam witrynę. To, że jest zielona kłódka, kiedyś żyliśmy wszyscy w przekonaniu, jak mamy zieloną kłódkę, to jesteśmy bezpieczni. To nie jest prawda. Jak mamy zieloną kłódkę, to oznacza, że strona została zabezpieczona, a nie, że my i nasze pieniądze są na stronie bezpieczne. Zwracajmy uwagę na link. Jest windykacja.com. Jest, przypominam, w Polsce obowiązuje.pl. Załóżmy, że teraz ktoś wybrał ING. Powinno go przekierować na przykład na stronę ING. To tutaj nie ma miejsca, dalej pozostajemy we windykacji.com i jesteśmy proszeni o podanie naszego loginu. Ktoś tu podał Jan Now dla testów 1, 2, 3, 4. Oczywiście ofiara myśli, że jest na stronie banku, niestety nie jest. Kolejny element, oczywiście po podaniu loginu, jest pytanie o hasło. I tutaj to jest moment, dla którego wspomnę, my mamy ciągle hasło maskowalne, czyli prosimy o podanie 5 dowolnych losowych znaków z Państwa hasła. I dlatego my jako ciągle stoimy
tej drodze, że ciągle jest to bezpieczny mechanizm podnoszący bezpieczeństwo danych naszych klientów, gdyż to pozwoli wam zauważyć, że jesteście atakowani. Jeżeli zawsze podajecie 5 znaków, nie wiem, z 20, a nagle zobaczycie, że jest to jeden znak, ktoś was pyta, a po podaniu na przykład jednego znaku nagle chce wszystkie znaki tego hasła, albo wręcz od razu będzie chciał wszystkie znaki tego hasła, to jest dla państwa sygnał, że jesteście atakowani i taką witrynę czym prędzej zamykamy. My jako bank zawsze pytamy o 5 znaków hasła. Nigdy o 1, o 2, o 3, o 10, o całe hasło. Zawsze jest to 5 znaków hasła. Oczywiście ktoś tak teraz podawał. I co się teraz z tym wszystkim działo? Opowiemy trochę o perspektywie hakera. Skąd to mamy? No, u nas w ING, w banku mamy team ludzi, pentesterów, czyli takich hakerów, ale tych dobrych, którzy właśnie włamują się na takie witrynki, które próbują naszych tutaj klientów oszukiwać. I to jest interfejs, który gdzieś tam nasi, moi koledzy z zespołu zobaczyli. Interfejs, który zbierał właśnie te dane, że jak ktoś podawał Jan Nowaka 1, 2, 3, 4, no to ludzie hakujący widzieli login i widzieli hasło tej osoby. Oczywiście to w tym momencie interfejs białkowy, czyli ludzki, logował się na hasło, podawał login na konto tej osoby, podając login i jego hasło. Oczywiście ta witryna, którą korzystali hakerzy, była również przygotowana do zbierania innych danych, jak na przykład dane kartowe, bo tam można było znaleźć takie kolumny jak kod CVV, data ważności, czy też numer karty. Oczywiście w kolejnym polu zazwyczaj hakerzy proszą o PESEL. Dlaczego o PESEL? Bo często jest to jakaś dana, o którą banki proszą przy okazji autoryzacji pewnych operacji. Załóżmy, że wpisujemy swój PESEL. Uwaga, jak widzicie, hakerzy byli leniwi, bo można było wpisać fałszywy PESEL, a PESEL da się sprawdzić, czy jest prawdziwy. Za bardzo im się nie chciało, bo wierzyli, że jak poproszą naszego klienta albo ogólnie kogokolwiek o PESEL, to ten ktoś poda, bo przecież będzie myślał, że jest na stronie banku, a tak się nie działo. I teraz takie małe, drobne pytanie konkursowe. Kto pierwszy odpowie, ten wygrywa. Moi drodzy, jak myślicie, co robi haker jako pierwsze? Po zalogowaniu się na wasze konto. Co robi haker? Napiszcie proszę oczywiście na czacie odpowiedzi. Pierwsza osoba, która odpowie poprawnie, jaką pierwszą operację, czynność wykonuje haker po zalogowaniu się na konto? Zmiana hasła jest błędną odpowiedzią. Absolutnie nie robi tego haker jako pierwszej operacji. Także na razie pozostawię to, sprawdza limity, nieprawda. Przelew też nieprawda. Zabiera pieniądze, nieprawda. Właśnie tak, to jest częsty zestaw odpowiedzi od... Brawo, pani Ewelina jest naszą tutaj zwycięzczynią konkursu. Pierwszą rzeczą, moi drodzy, który robi haker, włamując się, który otrzyma wasz login i hasło do waszego konta, to jest zmiana numeru telefonu. Dlaczego? Bo przypomnijcie sobie, czym autoryzujecie operację przelewów? Telefonem. Numerem telefonu, nie telefonem, numerem telefonu, bo to na wasz numer telefonu przysyłane są SMS-y z hasłem. Więc jeżeli kiedykolwiek w życiu zobaczycie sytuację, że ktoś was prosi o login, prosi o hasło, a jako trzecią operację przychodzi nagle SMS mówiący: uwaga, uwaga, właśnie zmieniasz swój numer do autoryzacji transakcji, a wy bezmyślnie, krótko mówiąc, przepiszecie ten kod, bo wam się tego SMS-a, przepraszam za sformułowanie, nie będzie chciało czytać. Ja wiem, jak wygląda realia. Nikt nie czyta niestety tych SMS-ów. Banki wam do nas wszystkich mówią: drogi kliencie, zmieniasz numer do autoryzacji operacji. Czy chcesz tego zrobić? Chcesz to dokonać? To pisze w tym SMS-ie. A my klikamy: chcę. Bo nie przeczytałem, co robię, prawda? I podajemy ten PIN, ten kod tutaj w te okienko i w tym momencie właśnie haker zmienia numer telefonu do autoryzacji, bo mając numer telefonu do autoryzacji swój własny, on wtedy co robi? Zmienia wysokości limitów do maksimum salda, próbuje zaciągać kredyty i na samym końcu dopiero wtedy robi przelewy. Dopiero na samym końcu są wykonywane przelewy.
Pierw zmiana numerów do autoryzacji, zmiana wysokości limitów SALT, kredyty, dopiero przelewy. Nigdy haker nie robi w pierwszym kroku przelewów. I oczywiście te wszystkie dane były temu hakerowi w ich interfejsie były wyświetlane, więc on sobie widział, co my podajemy. W tym momencie oczywiście byliśmy proszeni o dokonanie płatności, na przykład jak atak miał miejsce z imposta i na dopłacenie z imposta i żyliśmy ze świadomością, że dopłacamy pieniądze, a tak naprawdę nie było. Wpisywaliśmy kod autoryzacyjny do jakiejś kolejnej na przykład operacji, którą wykonywał haker. Ona też się oczywiście mu odkładała i sukces, ale nie nasz, tylko sukces hakera, bo właśnie niestety straciliśmy dostęp do naszego konta i jeszcze pozwoliliśmy na to, żeby haker zmienił numer telefonu do autoryzacji. Kolejne case study, przepraszam, że przyspieszam, ale bardzo chcę się tutaj z Państwem wyrobić w limicie czasu, który mamy. Case study z mojego własnego prywatnego e-maila. Oczywiście dostaję, mam takiego maila, gdzie sobie ustawiłem, że jestem zainteresowany wszystkim, tak aby ataki przychodziły na mnie i ja sobie je wyklikuję. Moi drodzy, historia jest taka, że przyszedł do mnie mail na mój adres, że pojawiła się jakaś tam dostawa. No wiadomo, żyjemy w czasach, gdzie każdy tutaj coś kupuje. Prawdopodobieństwo, że w tym momencie ktoś ma coś dostać, jakąś paczkę, jest bardzo wysokie. Czyli dla hakera źródło jakby potencjalnej ofiary jest bardzo, bardzo wysokie, tak? Więc trafienie w osobę, która coś kupuje na internecie, to żaden problem dzisiaj. Ja sam tygodniowo odbieram kilka paczek, więc jest prawdopodobieństwo, że ktoś się nabierze, jakaś dostawa się nie powiodła i tak dalej. Natomiast moi drodzy, nie popadajmy w panikę. Jeżeli nagle do was przychodzi jakiś mail, który mówi, że mamy za coś dopłacić, coś nie przyszło, należy przekierować paczkę, to nie klikajmy szybko w te guziki, które tutaj zachęcają na czerwono, rozpocznij czat. Tylko się tak zastanówmy, czy taka sytuacja w ogóle może mieć miejsce. Jeżeli nie i mamy jakieś podejrzenia, że coś nie gra, to moi drodzy, jak klikniemy sobie w odbiorcę, tutaj odbiorca to jest niby śledzenie przesyłek. Jak sobie klikniemy, po prostu najedziemy myszką i klikniemy w śledzenie przesyłek, to rozwija nam się pole. Pole inne. Te pole inne mówi o prawdziwym adresie e-mail, z którego przyszedł ten mail. Więc ten mail nie przyszedł z adresu śledzenia przesyłki, tylko z tego dziwnego ciągu znaków. No to chyba mamy tutaj dowód istny na to, że jesteśmy ofiarami ataku. Oczywiście jak jeszcze na niego najedziemy, tak jak ja tutaj zrobiłem dla Państwa, żeby to pokazać, to on się w pełni, w całości rozwinie i dochodzimy do momentu, że na samym końcu mamy waterfrontdata.com. No, a niby przyszło śledzenie przesyłek w Polsce, gdzie firm kurierskich mamy ograniczoną ilość. No nie znam firmy kurierskiej, która by pewnie miała adres e-mailowy z końcówką waterfrontdata.com. Ale załóżmy, że ktoś kliknął w ten czat. No ja w niego kliknąłem, bo oczywiście chciałem mieć materiał, chciałem Państwu móc pokazać, co się wydarzy. Odpaliła mi się strona oczywiście to z końcówką .com, czyli mam kolejny sygnał. Haker do nas mówi, chce Cię obrobić, to od nas zależy, czy się dam. On mi mówi, jesteś na .com. Jak nie wiesz, nie jesteś świadom, że powinieneś być na .pl, no to właśnie Cię oszukuje, właśnie tracisz pieniądze. No. Ja klikałem to, bo wiem, co robię, tak? Więc sobie przechodziłem tą ścieżkę, którą haker sobie wymyślił. No i oczywiście jest tam jakiś magiczny numer przesyłki, strona, która łudząco swoimi barwami, nazwą i tak dalej miała przypomnieć nam DHL-a i na samym końcu jest, że opłata za wysyłka to 9 zł. No i teraz uwaga, konkurs. Znajdź różnicę. Mamy dwa slajdy w tym samym ataku. Kliknąłem guzik, przejdź do płatności. Po prawej stronie pojawiła się płatność. Jaka jest różnica? Co różni te dwa zdjęcia po lewej i prawej stronie? Odpowiedź. Zobaczcie, hakerzy byli aż tak leniwi w jednym ataku, że im się nie chciało kwoty zmienić. Po lewej stronie jest 9 zł, a jak przyszedłem do płatności 10 zł, bo to jest wartość, którą ktoś wpisał na stałe w tym ataku,
i nikomu się nie chciało zmienić. Dlaczego? Dlaczego się nie chciało zmienić? No, bo hakerzy zakładają to, że my nie czytamy. My żyjemy w świecie, gdzie nam na czasie zależy. My bardzo szybko chcemy te dane wprowadzać, więc oni nas pytają o imię, nazwisko, adres naszego numer telefonu, adres e-mail i tak dalej, a na samym końcu o nasze dane karty kredytowe, jak tym tutaj na moim case study. Tutaj hakerzy byli trochę bardziej sprytni, bo wdrożyli sobie mechanizm weryfikujący numer karty. Przy poprzednim ataku, przypominam, nie było mechanizmu, który weryfikowałby PESEL chociażby. I można było podać dużo krótszy PESEL, bo hakerzy byli leniwi, założyli, że po co się będę męczył i sprawdzał, czy PESEL ma konstrukcję PESEL-u. Tutaj już to zrobili, żeby sobie nie marnować czasu na takich jak ja, którzy lubią się z nimi bawić i wprowadzać nieprawdziwe dane do różnych przykładów, no to sobie założyli, że jednak robią mechanizm weryfikujący poprawność numeru karty, aby nie marnować swojego własnego czasu. I oczywiście w tym czasie straciliśmy wszystkie nasze dane karty kredytowe i ktoś w naszym imieniu mógł wykonywać transakcje w internecie. Oczywiście te ataki nie są tylko na DHL, InPost, jak również na nasz bank czy inny bank. Próbują się również pod nas podszywać, na przykład mówiąc, że to jest jakaś awaria, że właśnie zablokowaliśmy ci konto, kliknij tylko w link. Oczywiście to nie jest strona ING Banku, czyli zauważmy, jest to strona ingbank.pl.bezpieczne.logowanie.ssl.ngbezpieczne.pw. Uff, jaki długi adres, prawda? Oczywiście jest jakiś fragment mówiący, że ING Bank, ale oni w tym linku chcieli tak zapewnić ofiarę o tym bezpieczeństwie, że jest bezpieczne logowanie SSL, który mówi też o bezpieczeństwie i jeszcze na końcu NG bezpieczne, tak żeby po raz trzeci powiedzieć, że na pewno droga ofiaro, jesteś właśnie bezpieczna i śmiało daj swój login, a my się już nim odpowiednio zaopiekujemy. I tak też jest w tym case study. Drugie oczywiście pytanie było o pełne hasło, bo jakby inaczej. My w banku mamy hasło maskowalne. Przypominam, pytamy o 5 znaków, nie o całe hasło, ale niestety klienci zdarzają się też tacy, że nie zwracają na to uwagę i podają w tym momencie swoje całe hasło. Mimo że przypominam, pytamy o 5 znaków. Oczywiście wtedy jest jakiś tam często komunikat też, że uwaga, właśnie tam trwa jakaś weryfikacja albo proces odblokowywania, odczekaj tutaj timer, a tak naprawdę teraz nic innego się nie dzieje, jak jakiś haker swoim interfejsem ludzkim loguje się w waszym imieniu do waszego konta, podając właśnie login i hasło, które przed chwilą wprowadziliście. I jest oczywiście pytanie o wprowadź SMS. Kod, który właśnie otrzymałeś na swój telefon. I jak już wiecie, co właśnie haker będzie po raz kolejny próbował robić? Zmienić numer do autoryzacji, bo zmiana numeru do autoryzacji otwiera mu wrota do wyprowadzenia waszych pieniędzy z waszego konta. Tutaj macie kolejne inne takie przykłady maili i phishingowych, żeby udowodnić to, że no to nie tylko dotyczy InPosta, DHL-a, czy też naszego banku, nie wiem, jakiejkolwiek instytucji sobie Państwo nie wymyślą. Mail taki znienacka może zawsze przyjść, dlatego zawsze zachęcam do sprawdzenia nadawcy. Warto sobie wyrobić taki odruch, aby kliknąć tego nadawcę, bo jak w niego klikniemy, to się on rozwinie w całości prawdziwą nazwą. I to, że pisze jako nadawcę ING Bank, to wcale nie oznacza, że to jest ING Bank. Tak jak w przykładzie, który gdzieś tam wcześniej tutaj Państwu zaprezentowałem. Moi drodzy, tak już na koniec, kilka takich prostych rad. Pomyśl i nie klikaj zbyt szybko. Patrz i zwracaj uwagę na szczegóły. Zatrzymaj się, nie idź dalej, nie klikaj dalej, kiedy coś jest dla ciebie podejrzane. A jak widzieliście po tych wszystkich case study, kilku, które przeszliśmy tutaj wspólnie, hakerzy do nas mówią, ja cię właśnie oszukuję.
używają .com, .net, .ru zamiast .pl, numer telefonu zamiast nazwy. Nazwy są na przykład impost przez zero, albo nawet jak są prawdziwe, to jeszcze linki, które są jakimś mechanizmem, który jest skraca podsyłany. Jak już nawet klikniemy, miejcie nawyk zerknięcia w adres strony, na której jesteście. Czy jest .pl, czy na pewno jest to strona, na której jesteście. Czy SMS-y, które do Was przychodzą z autoryzacją kodów, czytajcie je. Czy pisze tam faktycznie, że autoryzujesz teraz przerw na 3,50, czy też jest to numer telefonu, numer autoryzacyjny, który zmienia wasz numer telefonu do autoryzacji operacji w waszym koncie. I na samym końcu zgłaszajcie, naprawdę zgłaszajcie, jeżeli podejrzewacie oszustwo, to jest oficjalny numer i warto, żeby każdy z was sobie go gdzieś tam zapisał. Jeżeli dostaniecie SMS-a z atakiem na wasz prywatny numer telefonu, śmiało możecie na ten numer telefonu przesyłać każdy taki SMS. Po prostu zróbcie, prześlij wiadomość, wpiszcie ten numer telefonu, wyślijcie. Jest to numer oficjalny instytucji, która nazywa się CERT Polska. Jeżeli będziecie pierwsi w Polsce, którzy zostali zaatakowani tego typu atakiem, bądź pierwsi, którzy zgłosili, to instytucja CERT Polska oczywiście wam odpisze, że nie klikaj w tego linka, bo ten SMS jest złośliwy i jednocześnie przyblokuje takie ataki, tak że one się już nie powtórzą kolejnym potencjalnym ofiarom. Także moi drodzy, jest to bardzo ważny numer telefonu, który warto sobie tutaj zapisać. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, za czas, że się poświęcili na to, aby wysłuchać, co mam do was do powiedzenia do państwa. Jeżeli są jakieś teraz jeszcze pytania, to jak najbardziej zachęcam do ich zadawania, jak również zachęcam do wzięcia udziału w kolejnych tutaj wystąpieniach, czy też moich kolegów, czy też również mojej osoby, gdzie będę między innymi opowiadał o atakach na infolinię ING i tym podobnych. Dobra, przejdźmy do pytań. Od pani Moniki hasło. Myślę, że kluczem do ataku jest też często hasło. Jak je stworzyć, aby było bezpieczne? Moi drodzy, jak stworzyć to, aby... Zacznijmy od tego. Dla każdego z nas najważniejszym miejscem w waszym internecie jest wasz adres e-mail. Czyli po pierwsze, aby być bezpiecznym w internecie, to hasło do waszego adresu e-mail powinno być jedyne i niepowtarzalne i nie powinniście go wykorzystywać gdziekolwiek indziej. Bardzo często na witrynach jest wdrożony taki mechanizm, że jako login do witryny można podać adres e-mail i później jest oczywiście, no to podaj hasło do tej witryny. Co często robią ludzie? Podają to samo hasło co do swojego prywatnego adresu e-mail. Bo mówią, no skoro jako login mogę podać e-mail, to jako hasło, żeby było mi łatwiej, podam to samo hasło co do e-maila. Natomiast niestety, kupując w internecie, pamiętajcie, że nie wszystkie instytucje przykładają aż tak wysoką uwagę do bezpieczeństwa jak banki. Więc podając hasło i login jako mail i hasło, które jest również waszym hasłem w waszym prywatnym mailu, no niestety narażacie się na utratę tego. Dlaczego powiedziałem, że wasz prywatny adres e-mail jest to najważniejszy? Bo to w waszym prywatnym adresie e-mail, w waszej skrzynce pocztowej przechowujecie wszystkie informacje o sobie. Za pomocą waszej prywatnej skrzynki e-mailowej ja jestem w stanie się dowiedzieć, gdzie macie pozakładane konta, jestem w stanie zresetować wasze konta wszędzie. Więc aby po pierwsze być bezpiecznym w internecie, jeżeli chodzi o hasła, to hasło do waszej skrzynki pocztowej powinno być unikalne. To jest primo. Musi być unikalne. Do pozostałych witryn to sobie korzystajcie z haseł, jakie chcecie. Bo przynajmniej wasza skrzynka e-mailowa będzie bezpieczna. Natomiast idąc dalej, powinienem powiedzieć, że każda witryna to nowe hasło. Oczywiście jest to błędem, bo nikt nie jest w stanie zapamiętać 100 haseł, bo korzystamy z wielu witryn. Zachęcam do korzystania z menadżera haseł. Jaki menadżer haseł być może ktoś zapyta? Jakikolwiek top 5 haseł. Wpiszcie sobie po prostu w Google'ach top 5 najlepszych menadżerów haseł. Jakikolwiek zainstalujecie, będzie dobry.
Bardzo dobry menadżer haseł, chociażby jak ktoś korzysta z iPhone'a, jest ten wbudowany w iPhone'a. On za was generuje hasło. Wy nawet nie musicie go pamiętać. Wy jedynie co musicie pamiętać to hasło do oczywiście menadżera hasła, ale to jest jedno hasło. I ten menadżer haseł generuje wam per witryna oddzielne całkowicie hasło. Natomiast jeżeli ktoś z was tutaj obecnych ma chęć, potrzebę tworzenia samodzielnie haseł, to niech to nie będzie hasło Darek raz, dwa, trzy. Ja wiem, że wszyscy mają tendencję, bo myślą sobie, a ja będę sprytny, dam raz, dwa, trzy i swoje imię, albo raz, dwa, trzy wykrzyknik, pewnie ktoś tu z obecnych takie hasło kiedyś miał. Haker też to wie, bo haker wie, jak myślą ludzie, bo sam jest człowiekiem, prawda? Więc jak się spojrzy na najczęstsze właśnie wykorzystywane przez nas jako ludzi hasła, to są to hasła typu imię, raz, dwa, trzy, imię, raz, dwa, trzy, wykrzyknik. Więc nie korzystamy z żadnych tego typu kombinacji. I teraz tak, co najmniej jedna duża litera, jedna mała, jedna cyfra, jeden znak specjalny. Bardzo dobrze, gdyby hasło miało długość co najmniej 10 znaków. I tak naprawdę, jeżeli Państwo będą się trzymać tej zasady, można powiedzieć, że będzie już bardzo, bardzo, bardzo dobrze, bo hasła o takiej długości, o takim stopniu skomplikowania już są bardzo trudne do złamania. Natomiast jeżeli ktoś sobie zrobi swoje imię, a dużą literą będzie dy, jak w moim przypadku Darek, duża dy, raz, dwa, trzy i wykrzyknik, co de facto spełnił wszystkie wymagania prawie, że które powiedziałem, no to niestety takie hasło haker włamie z 5 sekund. To jest chwila dla hakera, bo to jest najczęściej występująca kombinacja. Raz, dwa, trzy, jeden, jeden wykrzyknik, trzy, dwa, jeden wykrzyknik, raz, dwa, trzy dolar, Ania, Ania, Basia, Basia. Nie korzystamy z takich rzeczy. Typu najlepiej albo przypadkowe znaki wręcz, bądź mogą to być jakieś zdania, ale zdania typu, nie wiem, lubię pić kawę. Gdzieś tam zamiast gdzieś włożymy jedynkę i na przykład, nie wiem, znak gwiazdki albo procenta, albo znaku zapytania, albo cokolwiek. Też będzie bezpiecznie. Więc myślę, że jak będziemy się trzymać tych zasad, które tutaj teraz powiedziałem, to jak najbardziej będzie to wystarczające. Czy jeśli nie oczywiście, że tak. My w bankowości staramy się być up to date z zabezpieczeniem. Są tak zwane ataki zero daty. My reagujemy na nie natychmiast, więc natychmiast wypuszczamy łatki bezpieczeństwa. Jeżeli ktoś nie zupdate'ował swojej aplikacji mobilnej przez ostatnie 10 lat, znaczy przesadziłem teraz, bo nie było aplikacji mobilnej tyle lat, ale wiedzą Państwo, co chcę powiedzieć. Czyli ktoś ma z tym jakieś opory i update'uje aplikację raz do roku, to oczywiście istnieje jakieś tam prawdopodobieństwo, że jego aplikacja nie tylko bankowa, jakakolwiek, będzie bardziej podatna i ryzyko utraty środków finansowych z tej aplikacji będzie znacząco wyższe, bo technologia ataki idzie do przodu i pewne ataki, mechanizmy, które rok temu nie były znane, dzisiaj już są znane zarówno hakerom, jak i nam. I z jednej strony haker może je wykorzystać, z drugiej strony my po stronie bankowej budujemy mechanizmy, które je dobezpieczają, aby haker, nasze aplikacje, aby haker tych nowych dziur, nowych znalezisk nie wykorzystał. Także zachęcam do aktualizacji, ale uwaga, nie tylko aplikacji mobilnej, jak również urządzeń, z których korzystacie z bankowości. Czy to są telefony, nawet iPhony, czy to są tablety, komputery, cokolwiek, gdzie macie zainstalowane szczególnie bankowość, zachęcam do update'owania całościowo, łącznie z systemem operacyjnym. Czy samo kliknięcie w link jest niebezpieczne? Tutaj przeczytałem w międzyczasie. Nie, samo kliknięcie w link nie jest niebezpieczne. Ok, kolejne pytanie. Czy zgłaszanie na policję ma sens? To zależy. Oczywiście, że ma sens, tylko to zależy od typu ataku i to zależy, jak do tego Państwo podejdą, bo jaki jest problem? Problem jest chociażby tego typu, że jeżeli podam przykład, który to bardzo zobrazuje, Facebook chociażby, jakikolwiek portal społecznościowy,
czy to, że istnieje konto o imieniu Dariusz Zieliński na Facebooku, to to oznacza, że właścicielem tego konta jest Dariusz Zieliński? Nie. To nie oznacza, że właścicielem konta jest Dariusz Zieliński. Do czego zmierzam? Idąc na policję, jeżeli padniemy ofiarą ataku na Facebooku, chociażby, na Instagramie, czy na jakimkolwiek innym portalu społecznościowym, jedyne, co jesteśmy w stanie zgłosić policji, to przepraszam, ale zostałam okradziony za pomocą konta, które przedstawiało się nazwą Dariusz Zieliński i zawierało zdjęcia Dariusza Zielińskiego. A to niestety, moi drodzy, nie oznacza, że z tego konta korzysta Dariusz Zieliński. Więc tutaj jest bardzo duży problem, jeżeli chodzi o dojście do tego, o znalezienie sprawcy ataku. Oczywiście, jeżeli padniecie ofiarą też na wyższą kwotę, na 10 tysięcy, 20 tysięcy, 30, warto iść na tą policję. Zdarza się oczywiście, że udaje się wychwycić szajkę, grupę przestępczą, hakerską, która dokonywała pewnej grupy ataku i da się im udowodnić, że akurat na przykład ktoś z państwa, który padł taką ofiarą, zgłosił to na policję, był jedną z ich ofiar. Natomiast jest to bardzo trudne niestety do udowodnienia, dlatego tak bardzo ataki hakerskie poszły do przodu, tak bardzo socjotechnika wykorzystywana w nich poszła do przodu i oczywiście o takich atakach będę mówił w przyszłości. Zachęcam do obserwowania naszego tutaj profilu i zapisywania się na takie szkolenia. Więc odpowiedź pokrótce tak, ma to sens, natomiast trzeba się nastawić, iż istnieje prawdopodobieństwo, że no, nie odzyska się już tych pieniędzy. Czy jeśli widzę podejrzaną sytuację, mam ją zgłaszać do banku, na przykład jak widzę, że ktoś się podszywa pod bank? Tak, jak najbardziej. Proszę zadzwonić na infolinię ING Banku i powiadomić nas, że taka sytuacja ma miejsce. My też wtedy na przykład, jeżeli ktoś stworzy stronę podobną do banku, mamy możliwość przyblokowania takiej witryny. Słyszałem o metodzie, że złodzieje na podstawie podrobionych danych wyrabiają duplikat. To jest oczywiście atak bardzo skomplikowany, to nie jest tak proste, natomiast jest on jakoś tam możliwy, bo tutaj musi być zmowa wielopoziomowa, aby takie coś uczynić. Mając już nasz numer, zakładają aplikację, autoryzują przelewy i tak dalej. Jak się przed tym zabezpieczyć? Moi drodzy, z tego, co mi wiadomo, wydanie takiego duplikatu karty nie jest już takie dzisiaj trywialne. Firmy, było to łatwe jakieś 2 lata temu jeszcze, natomiast firmy telekomunikacyjne bardzo dobrze procesy w sytuacji, kiedy ktoś nagle przyjdzie i chociażby chce duplikat karty, albo przyjdzie do oddziału i zgłosi informację, że chociażby, nie wiem, zgubił swój telefon i potrzebuje duplikat karty po to, aby móc tutaj no, ponownie korzystać z tego numeru telefonu. Po pierwsze, same właśnie dostawcy telekomunikacyjni dobezpieczyli swoje procesy wydawania duplikatów kart. Więc tak naprawdę oni już na ich płaszczyźnie zabezpieczyli, zwiększyli poziom bezpieczeństwa tej operacji i powiem szczerze, że już dawno nie słyszałem o tego typu ataku. Nawet bym śmiał twierdzić, że one zaginęły. Dodatkowo oczywiście proszę pamiętać, że by ktoś uruchomił bankowość, naszą ING na telefonie komórkowym, to musi nieco, że znać Państwa login, to znać pełne hasło do Państwa bankowości internetowej. Także no, prawdopodobieństwo tego, biorąc pod uwagę, że my prosimy wszędzie o podawaniu 5 znaków z całego hasła, to jeżeli sami wprost komuś nie podamy naszego hasła do naszej bankowości internetowej, to atak na duplikat karty SIM w przypadku banku ING śmiem twierdzić, że nie istnieje, bo musielibyśmy my jako ludzie świadomie podać komuś ten konto, albo te hasła, albo je wpisać, prawda? Więc, bo w procesie oczywiście wrolowania telefonu nowego jest element, gdzie pytamy o login i pytamy o pełne hasło, jak również numer PESEL.
Więc to jest kolejna dana, która powinna powinien haker poznać, więc tak naprawdę zabezpieczamy się głównie dbając o to, aby nikt nie poznał naszego pełnego hasła do naszego konta.